Dzień dobry, tu Dzień Rago. Dzisiaj pokażę Wam moje miejsce na to, kiedy Bogridery, czyli dzisiaj akurat są Bogridery zboostowane i do tego jeszcze miałem Preya na exp, bo lubię expić pod Preya i warto wykorzystywać Preye. Poza tym rozwiązuje to dobrze problem, gdzie by tu dzisiaj na przykład pójść. Dużo graczy ma ten problem, że nie wie gdzie iść, a Preye mogą ułatwić Wam sprawę w tym wypadku. Res znajduje się na Jalahar, tak jak pokazane, to była tam na mapce, na tej dzielnicy tutaj. I jest blisko do depo, blisko na repaka. I potworki, które tam będziemy bić, to będą Nightmary, Sciony i właśnie Bogridery i dwa Mutajte Tygrysy, które są spoko na tej lokacji, ponieważ dropią zęby i mogą podbić trochę profitu. I pokażę Wam moją taką drogę, którą ja biegałem sobie tutaj na tym respie, które zejścia schodziłem, jak tam się ustawiałem, gdzie się ustawiałem mniej więcej i jak to było przeze mnie bite. I myślę, że to jest jeden chyba z lepszych takich spotów na takim levelu. Od setnego levela na pewno w 90 może byście mogli tutaj już podbijać i to bić. Oczywiście ten exp, jaki tutaj teraz jest, jest tak wysoki, ponieważ one, te Bogridery, dają dwa razy więcej lota, dwa razy szybciej się respią i dają dwa razy więcej expa, dlatego też warto się na nie wybrać. Jest wiele miejsc, gdzie można spotkać właśnie też Bogridery. Na przykład miejsce tam obok, wyżej, na tym otwartym terenie, tam na tej samej dzielnicy też możecie bić same Bogridery z Mutajte Tygrysami i te inne zejścia. Tam też może być spoko, tylko tam trochę więcej biegania jest. Ja lubię to miejsce akurat, jest to moje takie ulubione miejsce tutaj na Jalahar z tymi Bogriderami. W jednym odcinku pokazywałem już to miejsce na większym levelu, jak to bije i bije wszystkie te zejścia i pokazywałem, co tam jest też niżej, bo są tutaj także plagi, destroyery oraz demon, jeden spod demona i fajnie się też bije to, jak ktoś chce sobie pobiegać tak na luzaku i coś poklepać, no to mam taki film na kanale właśnie, gdzie pokazuję tego respa w całości na większym levelu, jak go bije, ale na tym odcinku zajęliśmy się tylko Bogriderami i właśnie tym, jakiego expo uda mi się tu wykręcić. I myślę, że 1,5 miliona na godzinę z profitem takim lekkim. Oczywiście ten profit będzie bardzo zależał od farta, ale no akurat mi się udało. Wyszedłem stąd bez Waystars, wbiłem tu chyba 2-3,5 levela już w 1,5 godziny i byłem bardzo zadowolony z tego właśnie respu. Więc nic, do zobaczenia w następnym odcinku. Zawsze możecie zostawić suba, żeby być na bieżąco. I bye bye.